Co my tutaj za chipsy weźmiemy? Może Ramblersy? Lambrersy frytki! Lambrersy... Kurde, solone! Lambrersy... Frytki! Brązowa edycja! Co my tu mamy jeszcze jakieś? Titles! Wow! Naprawdę, bajeranckie mają tutaj cukierki... jedzonko, ale dobra. Hej wszystkim! Z tej strony Wentor i kontynuujemy poczynania... Kurde, z Black Mesa. Chciałem od razu powiedzieć z Half-Life 1, ale jakoś się udało mi to opanować. No i dobra, kolejny odcinek. Znajdujemy się tutaj w takim barze dla naukowców i powinien z nami być... O, właśnie ty. Właśnie. Ty i razem z tą panią naukowiec tutaj zostaniecie, a ja będę musiał tutaj sam przejść, ponieważ wy nie umiecie przez te cholerne, no... biurka przejść. Tak niefartownie. O, siema. Gin, masz karonie. Bo makarony zabrakną. W sklepach. A po maszkaronach makarony są zwiędłe. I nikt nie ma wtedy energii. O, a przy okazji mamy tutaj, o. No jak bar, to mam tutaj lodówę. Dobra, zatem znajdziemy sobie tutaj jakiegoś... jakąś zimną kobietę. Zapewne. O właśnie, zimna kobieta. O, siema. Ząb jaki? Wow. Kurde, nie robiłem reloadingu. Naprawdę. Gro. Dobra, gin masz koronie. Head krabie. Który tylko by gwałcił. A później by wydalał. W dużych ilościach. Dziwne syfy. No, dobra. Jestem w tym miejscu, ponieważ mamy tutaj właśnie... pokrętło i cholernego smoczka, który tutaj nie był mile widziany. Okej, to wsadzamy tutaj i zaraz będę to kręcić, ponieważ to będzie nam potrzeba. No właśnie, tutaj mamy taką platformę. Tutaj mamy wentylację, ponieważ musimy się dostać tam. A jedynie przez wentylację się przedostaniemy. A tutaj jest właśnie dziura. Ubytek, więc ta platforma znajdzie zastosowanie. Tylko trzeba ją odpowiednio ustawić. Okej, dobrze jedzie. O, wow. Nie sądziłem, że... kurde. Headcrab zostanie rozpierkolony przez... kurde. Przez taką górę mięcha. Okej, stwierdzam, że nadal jest za daleko. Teraz jest poprawnie, dobra. Bądźmy zadowoleni i... O mój Boże, zimna kobieta. Teraz to jest stuprocentowo zimna kobieta. Kurde, nawet jej okulary nie rozbijają się. Dobra. Niestety nie przeżyła. Nawet nie wiem, co ją tutaj obrywało. Znaczy, ukatrupiło. Zapewne headcrab, ale... kto wie. Może jakaś, kurde, miesiączka? Albo menopauza! No przecież tam były krwawienia. Znaczy nie, po menopauzie nie ma krwawień. Krwawienia wtedy znikają całkowicie. No to była to menopauza odwrócona. Że za dużo krwawienia. Ale dobra, mamy tutaj platformy. Dobrze ustawioną i możemy iść dalej. I dlaczego mam 22 HP teraz? Kurde. No nieładnie, ale tutaj gdzieś będzie, jak dobrze pamiętam, apteczka. Albo jakaś bateryjka. Kuźwa! 22 były, a 17 teraz jest. Okej, bateryjki i... kurde, amunicja do pistoletu. A ja potrzebuję życia. Apteczki. Hewa. Kurde. Mnie tam nie obchodzą jakieś tam bateryjki. O, okej. Tędy się nie przedostaniemy, bo kurde. Pierkolnęło. Ale na szczęście jest tu zawór. Wow. Znowu pierkolnięcie. Po zakręceniu nawet. W dodatku. No gin, masz koronie. Teraz mając dużo amunicji do pistoletu, mogę ich pistoletem bez problemu kosić. O, w dodatku zombie gdzieś tutaj jest, słychać nawet.
Tak słyszę tego zombiaka. Drzwi ktoś otworzył. O. A, okej, naukowcy, siema. Good heavens, you gave me quite a scare. Okej, murzyn, ale ma głos starucha. Widzicie, jak tutaj, kurde, dbali o swoją kasę. Że, no kurde. W Black Mesa i tak samo w Half-Life 1 głosy podstawiały kilka osób, no. No i w dodatku nagle, niewyjaśnionych okolicznościach, otworzyły się tutaj drzwi. Tak, bo z tej strony nie można było, bo tutaj były te uchwyty specjalne. Okej. Okay. I teraz możemy... Oh shit! Okej, okay, mamy tutaj, o, dwóch z pistoletami, dwóch naukowców. Dobrana para. Że ja nie mogę. A ja Gordon, który robi najwięcej. Oczywiście. Wow, kurde, ale dziwny respawn. A nie zombie. Wow. Nie bijcie moich... Wow. Ciekawie się szkło tutaj rozbiło. Dobra, mam mało HP, dawać mi HP, pogadasz ze mną w sprawie HP? Przy okazji nie przejdziecie już. A, dobra, on od razu siada, bo wie. A ty coś masz dla nas? Nie. Szkoda, naprawdę przydałyby się jakieś apteczki. O, a tutaj mamy... Sorry, ale nie mogę pomóc. Bo sam bym oberwał. Łoho! Pstryk! Pięknie. No znaczy, nie pięknie, zależy dla kogo. Pierkolną. O podłoże! Wow, wow, wow! O, widzę. Okej. Okay. Wcisnę guzik? Nie wcisnę, bo loading mnie zablokował. Naprawdę. Nie mogę się tutaj poruszać, bo... Kurde, nie wiem. Loading. Oskarżajmy wczytywanie o to, że kurde, nie mogłem się poruszać tutaj. Ale dobra, złazimy na dół. Zapewne. No, skoro ta winda z góry przyszła. I to jeszcze samoczynnie, to na pewno. Ups. Nie, ty debilu. Boże, jaki debil. No i teraz rozpoczyna się... katorga, cholerna. Ponieważ od tego momentu, no, kurde, cholerne drzwi, wciskać guzik. Otwierać je. Od tego momentu rozpocznie się naprawdę rozpierkol. Ponieważ będą tutaj ci cholerni komandosi, którzy... No, ich celem jest oczyszczenie tego wszystkiego. O, w dodatku mamy tutaj niefartowne lasery, które nie eksplodują, ale oznaczają nas jako główne cele dla tych cholernych wieżyczek. Na szczęście jakoś udało mi się to ogarnąć. Tak, pięknie. W dodatku dostaliśmy granaty. Nowa pukawka póki co. Najnowsza. Na chwilę obecną. Oczywiście. Okej. Okay. Herkaby. Nawet czego? Ja chcę się tędy przedostać, ale wychodzi na to, że nie można. Mimo, że tam są klamki. A jak są klamki, to znaczy, że można przejść. Teoretycznie. O, lipko, jasna. Gin, pięknie. No i teraz tutaj mamy cholerne miny na laser, które mogą naprawdę rozpierkolić. Ale im dalej jesteśmy od tego... Kurde, dobra. No kończę zaraz. No ale o ile jesteśmy dalej od tego ładunku, to... Może nas w ogóle to nie zranić. Kurde, cholerny. Jeszcze przy burgerach cholernych się zrespił.
Dobra. Ładujemy sobie nasze żyćko. 99%, jeny. Albo to jest jakiś niesamowity pech, albo jakieś niesamowite szczęście. Prędzej pech. Okej, pierkolnijmy w nich. Oni ładnie tutaj padną. Laser się nawet wyłączy. I mogę bez problemu się przedostać i tylko będę musiał się zajmować, o właśnie. Piękne. Piękne triple kill. To jeszcze w trakcie poruszania się. O, a tutaj mamy... O, w dupę. Tu jest dupnie. Tu jest cholernie dupnie. A przy okazji mamy headcraby. Rozwalaj je, wieżyczko. Jako jedyna będziesz miała tutaj zastosowanie, debilku. Cholerny headcrab. Wypierkoli mi wieżyczkę i... oberwałem sam. Dajmy ją tu. Bądź sobie tam. Okej, tego się nie da rozwalić. A chyba to... okej, to było nieprawidłowe. Ale w sumie te lasery mogą mnie ochronić, bo tam też jest wieżyczka, która może mnie rozpierkolić. Dobra, ale niestety tutaj jest tego dziadostwa więcej. Ale na szczęście mamy granaciki. Zapomniałem. Boże, zapomniałem, że tutaj granaty mogą jednak pierkolnąć po jakimś czasie. Dobra, to było dupne. Ale tak rzucę. I będzie lepiej. No, i o to chodziło. Niestety naukowca debila zabiło, który myślał, że dzięki tym wieżyczkom mnie tutaj ochroni. O, udało mi się przycisnąć. Jak ma do faka? O, G-Man. Okej. Okay. Zatem to nie do końca nieprawda, że G-Mana tutaj nie ma w dużych ilościach. No, ale jego się nie da zabić, oczywiście. O, wow, wow. Jeszcze tam jak... nie wiadomo, kurde. Jakby nic się nie stało, nadal tam sobie stał. Wredny, idziesz mi stąd. Dziad wredny. Zostawiasz mnie tutaj przed cholernymi wojskowymi. O właśnie, nie było słuchać ich. Te całe głosy. Które naprawdę są badasowe. Okej, co tutaj znajdziemy? Guziki i coś tam jeszcze. No kuźwa mać, cholerny naukowiec. Prawie mi się go udało uratować, a tu dupa. Cholerne nietrafienia w tego wojskowego. O, w dodatku chyba... wzięliśmy od niego broń? O tak, właśnie. Mamy bajranską pukaweczkę. Teraz. Karabin maszynowy. Karabin szturmowy znaczy się. Karabin maszynowy tutaj... tutaj chyba nie ma karabinu maszynowego. Jest tylko szturmowy. Który jest spoko. W miarę. O. No i dupa. Od razu było wiadomo, że ci cali, kurde, ta cała nasza pomoc, to będzie dupa zbita. Ale teraz zrobię z nich dupę zbitą. Haha, piękne. Ładujmy sobie. Dużo, dużo. Okej, pięknie, teraz tutaj. O? Coś tam gadałeś, popierkoleńcu? Gin. No, wytrzymali są dużo, dużo. O, a tutaj będzie to dla mnie niefortunne z lekka miejsce. Loading? A, no bo oczywiście spadłem. Okej, myślałem, że przejście na nowy poziom. Przez chwilkę taki dezorient miałem. Dobra, tutaj mamy niefortunne działka. Tutaj mamy... barnakle. I najlepiej się tędy przedostać, ponieważ tam są te wieżyczki, które mogą nas zniszczyć. Cholerne headcraby. Dobra, po nich. No i jeszcze jeden przeżył. Kurde, nie pozwalałem. Naprawdę. Okej, tutaj nic ciekawego nie ma. Tylko dużo amunicji. Tylko kto je tutaj doprowadził?
sali wojskowi, czy to nasi? Z Black Mesa. Tego nie wiem. Okej, coś tutaj słychać? A, ich. Ciebie się gień. No. Dobra, full? No full, full. Dobra, idziemy dalej. Okej, tutaj też są lasery, no. Słodko, po prostu słodko. Naprawdę mówiąc... nie ma za wiele rzeczy, którymi można je uniknąć, albo jakoś tam obejść. No, niestety musiało mnie to rozpierkolić. Sorry. Ale nic na to nie poradzę. Ej, wy debile! Wy naprawdę jesteście geniuszami, że myślicie, że oni, kurde, nas tutaj nie będą ruszać. No, prędzej to mnie ruszą. I to mocno. Przecież wezmę sobie ten Magnum, bo to jest naprawdę dobra broń dla nich. No przeciwko nim. W dodatku tu mam beczkę i za bardzo się skupiałem na niej. Cholera jasna. Okej, pięknie pierkolnęło. Pięknie. Dwóch dedło, dwóch. Dwóch? Nie, jeden żyje, ale... ktoś tutaj wywalił apteczkę. A ty go podniesiesz? Na schodach na pewno nie, bo... animacja nie będzie tutaj działać. Hie. Ej. A, stąd napieprzają. Głowy jakoś nie... niefajnie się w nich trafia. Znaczy ciężko jest, ponieważ on nas najpierw przeje bronią szturmową. A to trochę odrzuca nasze celowanie. Zniekształca. To jest upierdliwe. Mocno! O! Kurde. No coś u niego też pierkolnęło. Dobra, nie fart, nie fart. Barnakl. Ale może tym razem dwóch naukowców ocalę. Ej. No nie. Ja tu save'a robiłem. O, nagle nie ma tego kolesia. Znaczy jest, ale... nie chciało mu się tam pojawiać. Gdzie drugi naukowiec? Tutaj. Dobra, podążajcie za mną. Może... coś w przyszłości dla mnie fajnego będziecie robić. Na przykład wiązać sznurówki. A nie, ja tutaj nie mam w tym swoim stroju sznurówek. Zapomniałem. No to będziecie lizać mi, kurde, z kolan bitą truskawkę. Ze śmietaną. Bo to takie dobre. No i... upierdliwy level. Upierdliwy fragment. Dosyć. Jeszcze jak się chce uratować tych naukowców. No, gra się jeszcze na normalnym poziomie trudności. Się zapomina, że tutaj trzeba co kilka sekund save'ować. To naprawdę, to może... być upierdliwe. No. W dodatku na jednego hita nie schodzą od Magnum. Jeśli się nie trafia, no, w głowę. A u nich w głowę to trochę ciężej. Jak już wspominałem. Pięknie, pięknie. Wreszcie. O, apteczka. Jak miło. Hej, dla... o. Ja się zastanawiam, dlaczego ich tak mało się pojawia teraz, ale dobra. Fuck! Było tak blisko. Dostał. Okej. Tędy musimy się przedostać, ale... o, jeszcze się jego pozbędę na wszelki wypadek. Dla bezpieczeństwa. Oh shit! Shit! Wow. Tutaj też miałem funkcję, bo pewnie na jednego hita bym nie zjął. Ten cholerny barnakl. Ale dobra. Tutaj można zakończyć ten odcinek, zatem... to był kolejny odcinek z Half-Life'a 1. Kurde, ciągle z tym Half-Life'em.
ale to można się pomylić, bo to samo praktycznie. No, to był kolejny odcinek z Black Mesa i zapraszam was na kolejny. Trzymajcie się i cześć.